W ogóle byłam strasznie naiwna i mam przyjaciółkę, która jak otworzyłam gabinet, mówi do mnie: a ty masz na dokładanie do interesu przez pół roku? No tu chyba bym się 3 razy zastanowiła, zanim bym pojechała do innego kraju wykonywać sobie taki zabieg, dlatego że no... A jak coś się stanie? Prowadzisz biznes i chciałbyś o nim porozmawiać? Napisz do nas, zostaw komentarz albo odezwij się przez media społecznościowe. Wszystko znajdziesz w opisie. Dzień dobry, wracamy z nowym odcinkiem Pogadajmy o interesach. Agata Maksymiuk, moim gościem jest dr Katarzyna Ostrowska-Clark, właścicielka gabinetu MediMel, w którym zajmuje się chirurgią plastyczną. No, estetyczną nazwijmy. Estetyczną. Dobrze, pani doktor, tak na rozgrzewkę, wpisałam sobie w Google medycyna estetyczna w takim bardziej już biznesowym kontekście, no i chciałam zobaczyć, co mi wyjdzie. Okazało się, że wyszło mi kilka pytań, które są podobno najczęściej zadawanymi pytaniami. I teraz, te pytania brzmiały tak. Ile zarabia się na medycynie estetycznej? Kto może otworzyć gabinet medycyny estetycznej? Czy kosmetolog może wykonywać zabiegi medycyny estetycznej? I czy powiększanie ust to medycyna estetyczna? Ostatnie jest moje ulubione. Więc może tak jak mówiłam, na rozgrzewkę szybko byśmy postarały się odpowiedzieć na te pytania. I w związku z tym, że zgaduję, to pierwsze pytanie jest tym najbardziej rozgrzewającym wyobraźnię, to zacznijmy sobie od końca, czyli od mojego ulubionego pytania. Czy powiększanie ust to medycyna estetyczna? Jak najbardziej. Jest to jeden z zabiegów, chyba dosyć często wykonywanych w gabinetach medycyny estetycznej. No jak sama nazwa wskazuje, jako że to jest medycyna, powinni zajmować się nią lekarze. Tak jest. Idąc dalej, czy kosmetolog może wykonywać zabiegi medycyny estetycznej? Czyli to jest to, co z ustami tutaj skleiło nam się. No, dokładnie, także tutaj wracamy do pytania pierwszego. No kosmetolog, ponieważ nie jest lekarzem, w zasadzie nie powinien się zajmować takimi rzeczami. Jest tyle, że mają tak duży zakres jakby swoich możliwości, że już no, wchodzenie jednak w głębsze warstwy tkankowe no, nie powinno. No ale wiadomo, jak to jest w życiu. Tak jest. I teraz, kto może w takim razie otworzyć gabinet medycyny estetycznej? Czy tylko lekarz? Nie, nawet pani może otworzyć gabinet. Otwieramy! Każdy może otworzyć gabinet, natomiast oczywiście musi wtedy zatrudnić lekarzy, którzy będą wykonywać te zabiegi. Cześć! Jeżeli nadal oglądasz, to znaczy, że podoba ci się to, co robimy. Pomóż nam się rozwijać i zasubskrybuj nasz kanał, albo poleć go znajomym. Dobrze, i teraz to pytanie, które najbardziej rozgrzewa wyobraźnię. Ile zarabia się na medycynie estetycznej? To pytanie takie bardzo ogólne i bardzo szerokie. W ogóle nie wiem nawet, czy da się na nie odpowiedzieć. To wszystko zależy. Oczywiście, żyjemy wygodnie. Nie będziemy tutaj opowiadać jakimś ludziom bajek, że nie. Natomiast to wszystko zależy od tego, po pierwsze, jakich materiałów używamy, czyli na jakich produktach medycznych pracujemy. Dobrej jakości, no to kosztują bardzo dużo. Wtedy ten zarobek jest ciut mniejszy. Mm-hmm. Tak? Jeżeli używamy tańszych, no to zarabiamy więcej. No ale to wszystko jakby koniec końców no, wiąże się z jakością, więc jakby coś za coś. W życiu nie ma nic za darmo. Czyli na pewno warto, jeżeli ktoś myśli o medycynie estetycznej jako inwestycji, tak jak ja bym chciała otworzyć razem z Norbertem, co wiemy, że na pewno zrobimy po programie, to na pewno jest to opłacalny biznes pod warunkiem, że... Że wykonuje się go po pierwsze no, dobrze, bezpiecznie, na dobrych materiałach, czyli mamy zadowolonych pacjentów, a jak wiadomo, dobrze zrobiony zabieg no, przyprowadzi nam kolejnego pacjenta. Także rzeczywiście no, można z tego nieźle żyć, tylko trzeba pamiętać o wielu, wielu gdzieś tam zasadach i robić to no, z głową. Tak jest. Skoro rozgrzewka już za nami i myślę, że zaspokoiłyśmy ciekawość tutaj użytkowników Google'a, którzy wyszukiwali sobie tutaj te pytania, to możemy przejść dalej. I teraz od 2008 roku prowadzi pani już tą prywatną praktykę, czyli gabinet MediMel, w którym jesteśmy. Wcześniej widziałam, że pod innym adresem w Szczecinie, tak. Więc była mała przeprowadzka. Ale co było potrzebne do tego, żeby uruchomić własne
własny gabinet. Jakie doświadczenie za tym stało? Jakie motywacje panią kierowały? Jak to było na początku? No, na początku było tak, że pierwszych 10 lat swojej jakby drogi zawodowej pracowałam pod okiem jednego z najbardziej znanych, przynajmniej na naszym terenie, chirurgów plastyków. No i miałam to szczęście, że jakby tej chirurgii uczyłam się w bardzo dobrym miejscu. No i po takich 10 latach i skończeniu specjalizacji z kolei z chirurgii ogólnej, no zdecydowałam, że chyba pora na to, żeby się usamodzielnić i otworzyć swój pierwszy gabinet. I rzeczywiście na Klonowica powstał pierwszy Medimel, był wtedy w malutkim gabinecie, no ale byłam z niego wtedy strasznie, strasznie dumna i w ogóle też, że taki młody człowiek, jak startuje w życie, to biznesowe nazwijmy to, tak, no nie wiesz, czym to się je. Więc dzisiaj, będąc już dojrzałą kobietą i z doświadczeniem, pewnie bym się w życiu na to nie zdecydowała. No ale porwałam się wtedy z motyką na księżyc. No i się udało. Całe szczęście. Ja zawsze wychodziłam z założenia, że jakość jednak się obroni. No i tak się stało. Także po 7 latach przenieśliśmy się tutaj. Mamy więcej miejsca, możemy w ładniejszym, wydaje mi się, jesteśmy i położeniu. I gabinet jest fajny. No ja tu spędzam przecież połowę swojego życia, także fajnie jest, jak i pacjenci przychodzą i nas chwalą, że im się tu podoba, że jest dużo miejsca. No na tych kilku pacjentów, których tam dziennie operujemy, nam to spokojnie wystarczy. Zanim zapytam się o to, jak, czy w każdym miejscu można otworzyć w ogóle prywatną praktykę chirurgii, to chciałam się jeszcze zapytać, jakie są wymogi, nie wiem, czy techniczne, to dobre określenie, ale żeby w ogóle uruchomić taki gabinet, podejrzewam, że jest bardzo, bardzo dużo różnych obostrzeń i to, że inwestor ma pieniążki, które chciałby włożyć, to pewnie nie wszystko. Oczywiście, no nie da się na przykład zwykłego mieszkania zamienić na gabinet chirurgiczny z prostej przyczyny. Wysokości pomieszczeń nie są jakby odpowiednie, to jest pierwsza sprawa. Dwa, musi być odpowiedni metraż, muszą być zachowane wszystkie jakby ciągi komunikacyjne, tak? My mamy tą tak zwaną czystą ścieżkę, brudną, więc jakby to wszystko musi spełniać, jest specjalna ustawa, która jakby nas obliguje do tego, żeby otwierając taki gabinet, w którym operujemy, bo my u nas operujemy, no musimy jakby wszystkie te przepisy spełniać, więc musi być odpowiednie miejsce przygotowawcze, musi być sterylizatornia, musi być miejsce na czystownik, brudownik, salę pooperacyjną, ta, która jest monitorowana, więc muszą być kardiomonitory. No to wszystkie musimy spełniać warunki tak naprawdę, praktycznie jak w szpitalu, które pozwolą w bezpieczny sposób no, operować tego pacjenta. Także no, metraż musi być odpowiedni i te wszystkie jakby parametry muszą jednak zostać spełnione. A jak taki lokal się szuka? Bo jednak to no jakby nie było. Są pieniądze, jest inwestor, jest zespół lekarzy, no i trzeba znaleźć teraz miejsce, które będzie spełniało odpowiednie warunki. Czy to jest tak, że trzeba się koniecznie wybudować, czy rzeczywiście? Nie, nie. Na przykład możemy od dewelopera kupić lokal użytkowy, tak? Bo jakby to po prostu od tych parametrów technicznych zależy. Tak było w naszym przypadku, że kupiliśmy lokal użytkowy w parterze budynku, także tutaj nie wybudowaliśmy sobie osobnego budynku, choć wielu lekarzy tak robi, także jest wiele dedykowanych w ogóle totalnie budynków przeznaczonych pod działalność taką medyczną. Natomiast chyba większość jednak mieści się w takich warunkach jak nasze, czyli idziemy do dewelopera bądź kupujemy jakiś stary lokal użytkowy i możemy, jeżeli się nadaje, oczywiście przekształcamy go wtedy w gabinet medyczny. Bo musimy mieć te wszystkie wentylacje mechaniczne, wszystkie przy wejściach te kurtyny. No i jest tu parametrów strasznie dużo, które trzeba spełniać, warunki przeciwpożarowe, także przy budowie takiego gabinetu, no nie jeden osiwieje, drugi wyłosieje, także trochę nerwów, czasu i zaangażowania to zabierze. Czyli jeżeli będziemy szukali gabinetu medycyny estetycznej i będzie on w mieszkaniu, to powinniśmy się dwa razy zastanowić, raczej tak, ze sobą chcemy tutaj zrobić. No dobrze, to wszystko trochę sprowadza się też do tego, że medycyna estetyczna jest całkiem sporym biznesem.
I teraz, czy lekarz, który otwiera własny gabinet medycyny estetycznej, czy staje się z automatu biznesmenem? Bo wydaje się, że to są takie dwie dziedziny, które są trochę jednak nie do pogodzenia. No i tak jest. Chyba żyjemy trochę w konflikcie jednak z... Ja nigdy siebie nie nazywam bizneswoman. Ja zawsze powtarzam, że my nie mamy klientów, tylko pacjentów. No i ja jestem przede wszystkim jednak lekarzem. I wszystko, co robimy, robimy tak, żeby no, jednak czuć, że mamy tą swoją misję do spełnienia. Okej, jest to bardziej komercyjna część jakby medycyny, którą się zajmujemy, ale nie wolno zapominać o tym, że jednak no, jesteśmy lekarzami i to jest rzeczywiście trochę nie do pogodzenia. Także nie ma w medycynie chodzenia na skróty, używamy naprawdę najlepszych materiałów i to mój były szef zawsze powtarzał i uważam, to były święte słowa, że no, po prostu jeżeli chcemy robić coś dobrze, to musimy absolutnie spełniać wszystkie wymogi, musimy używać materiałów najwyższej jakości, sprawdzonych, które posiadają certyfikaty medyczne. Nie możemy sobie sprowadzić na przykład z Korei czy z Chin sami jakiegoś preparatu i go używać, no bo on po prostu może być niebezpieczny. W bagażu. Nie, takich rzeczy nie robimy. W kieszeni, przez lotnisko. Dlatego na przykład te badania kliniczne, które niektóre produkty mają, i właśnie to jest bardzo ważne i wielu pacjentów o tym niestety nie wie, no to jest jakby dla nas poczucie bezpieczeństwa, że robiąc coś pacjentowi, nie zrobimy mu krzywdy. Bo primum non nocere. Czyli biznes w momencie, kiedy jest się lekarzem, mimo wszystko trzeba troszkę odsunąć na bok. Czyli jest to ostatni chyba punkt w ogóle programu, tak? Mm-hmm. Generalnie jakby, nie wiem, ja zawsze powtarzam, że dla nas najważniejsze jest jednak to dobro pacjenta. Czyli jeżeli mamy poczucie tego, że robimy coś dobrze, jesteśmy wykształceni, doświadczeni, dlatego 6, czasem więcej razy w roku jeździmy na nasze szkolenia, warsztaty, konferencje, takie typu hands-on, czyli możemy sobie popraktykować tak, gdzieś w dobrych centrach szkoleniowych. No, no to się przekłada później na jakość. To, tu nie ma jakby naprawdę chodzenia na skróty i dużą część naszych dochodów przeznaczamy jednak na szkolenie. I to jest nieodzowna część w ogóle bycia lekarzem. Ja to zawsze powtarzam moim studentom, że całe życie się będziecie uczyć. Czyli gdzieś etyka jest nadal na pierwszym miejscu, pieniądze jej nie pokonują. Czyli to znaczy, że jeżeli pacjent przyjdzie i zażyczy sobie czegoś naprawdę szalonego i zaoferuje Bóg wie jak duże pieniądze, to wtedy nadal lekarz zostanie lekarzem. Dokładnie tak. Także no, ja zawsze mówię, że nas nie można kupić. I to nie jest jakby... Pacjent musi jednak pamiętać, że przychodząc do lekarza, to nie jest koncert życzeń, tak? Więc my musimy w naszej głowie, biorąc całe doświadczenie i możliwości pod uwagę, jednak decydować o tym, co jest dobre dla pacjenta. Także no nie ma pewnych, nie robimy pewnych rzeczy nie dlatego, że nie chcemy, tylko wiemy, że w ten sposób moglibyśmy pacjentowi zaszkodzić. Mhm. A czy trudno odmawia się pacjentom? Pacjenci często są bardzo mocno sfokusowani na swoich celach. Tak, potrafią być później rozgoryczeni, mieć jakieś no, żale, ale no, jakby wszystko się dalej sprowadza do tego, żeby nie zrobić komuś krzywdy. Więc jak przychodzi pacjent, który jest chory i wymyślił sobie, że zrobi sobie dany zabieg chirurgiczny czy z medycyny estetycznej, no z całym szacunkiem, ale biorąc pod uwagę jego stan zdrowia, musimy czasem powiedzieć nie. I bardzo proszę pacjentów, żeby nie próbowali chodzić po wszystkich gabinetach. Być może w końcu się ktoś zdecyduje na to, nie mając na przykład doświadczenia, ale no, jeżeli zaufamy lekarzowi, który wie, co robi przez tyle lat, no to jesteśmy bezpieczni. Czyli zdrowy rozsądek, nie gubimy go. Nie gubimy go, nie przemycamy leków z zagranicy, nie przemycamy swoich preparatów i innych rzeczy. No dobrze. W takim razie
jak w ogóle można promować medycynę estetyczną? Bo tutaj znowu, jakby dochodzimy do kolejnego trochę konfliktu. Dokładnie. Po pierwsze, nie można mówić o tym, że zabiegi są popularne czy modne. Po drugie, weszła też ustawa w 2023 roku na początku, która też bardzo mocno ograniczyła te możliwości. I teraz jak sobie z tym poradzić, żeby do tych pacjentów docierać, do nowych pacjentów docierać? Lekarz zgodnie z kodeksem etyki lekarskiej nigdy nie mógł się reklamować. I tu jakby ta ustawa niespecjalnie aż tak dużo zmienia. Oczywiście w Ameryce na przykład, gdzie te ich zapisy kodeksu etyki lekarskiej są zupełnie inne, lekarz może dużo bardziej komercyjny sposób się reklamować. Stąd takie kolorowe, różowe, fioletowe, wielkie reklamy wyskakujące różnych właśnie gabinetów prowadzących działalność estetyczną, kosmetyczną. Plastyczną. Natomiast w Polsce lekarz dalej nie może się reklamować. Czyli wszystko to, co my robimy, musi się jakby mieścić w ramach tak zwanej informacji. Czyli my możemy informować pacjenta na stronie internetowej, w mediach społecznościowych o tym, że wykonujemy dany na przykład zabieg czy jakąś procedurę medyczną. Nie możemy od czerwca tego roku na przykład mówić, że mamy najlepsze implanty albo że najlepiej wykonujemy, bo użycie takich słów jakby typu, że jesteśmy najlepsi lub mamy coś w ogóle no już niestety zakrawa na reklamę, więc my możemy poinformować, że w naszym gabinecie wykonywane są takie i takie i takie zabiegi. Możemy oczywiście też cennik podać, tak, jeżeli chcemy. Tak, żeby pacjent mógł się zorientować, ile taki zabieg kosztuje. Natomiast nie możemy używać już w tej chwili nazw produktów. Tak? Nie możemy na przykład powiedzieć, że mamy botoks albo że mamy taki kwas czy inny. Możemy powiedzieć, wykonujemy zabiegi z użyciem botuliny, używamy kwasów hialuronowych jako wypełniaczy, natomiast nie możemy podawać nazw tych produktów. To jest tak, że nasze społeczeństwo jest wysoko wrażliwe na reklamy i zbyt szybko ludzie łapią tą wędkę i korzystają ze zbyt wielu usług, nie wiem, w sposób lekkomyślny. Bo z czego wynika ta ustawa i z czego wynika to ograniczenie, że nagle powiedzmy w Stanach można, a w Polsce odcięto nas tutaj od tej możliwości. Myślę, że to nie jest tak, że nas odcięto. My jeszcze w dalszym ciągu idziemy tymi jako stary kontynent, jednak kierujemy się tymi starymi, dobrymi zasadami, żeby jednak lekarz nie wyskakiwał z każdej gazety, z każdego programu telewizyjnego i z każdego narożnika, tylko jednak lekarz powinien kojarzyć się pacjentom z osobą o zaufaniu publicznym, tak? Jednak ten zawód do czegoś zobowiązuje, więc trudno trochę tak pogodzić sobie to w głowie, że nagle tutaj, ja wiem, że świat się zmienia, że media społecznościowe jakby idą do przodu, że pacjenci dużo rzeczy chcą wiedzieć i ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Możemy pacjentom pokazywać, tak, że jeździmy na szkolenia, że są fajne materiały, że są świetne zabiegi, możemy pokazywać rezultaty przed i po i my to staramy się robić, ale nie pokazujmy swojego życia prywatnego, z kim się spotykamy na kawę, tak, albo gdzie jedziemy na wakacje. To już jest trochę takie graniczące z lekkim ekshibicjonizmem, jednak lekarz powinien być lekarzem. Mhm. I tu właśnie chciałam zapytać się o te media społecznościowe. MediMel bardzo aktywnie żyje na Facebooku. Można właśnie podglądać, czy efekty zabiegów, czy to, co dzieje się tutaj w gabinecie. Czy rzeczywiście czujecie, że trzeba być w tych mediach społecznościowych, że trzeba pokazywać to wszystko? Bo Facebook jest jeszcze, powiedzmy, taką łagodną formą, ale jest też TikTok, który... My nie jesteśmy na TikToku. Jesteśmy na Instagramie i na Facebooku. Jakby życie wymusiło to trochę. Pacjenci wymusili to, że chcą widzieć właśnie efekty, chcą mieć z nami kontakt. No i siłą rzeczy musieliśmy w tym jakby wziąć udział. Staramy się, żeby nie było to zbyt agresywne i takie raczej jednak medyczne. Natomiast świat idzie do przodu. Musimy iść jakby z tym postępem my również. I chyba nie ma możliwości już w tej chwili funkcjonowania tak, żeby w ogóle nie istnieć w tych mediach. Choć muszę przyznać, że
pracował na przykład z nami do tego roku, przez 8 lat, jak tutaj Medimel jest, jeden z lekarzy starszych już z pokolenia, który właśnie w tym roku zakończył swoją działalność, który nigdy się nie reklamował, a miał pacjentów naprawdę na okrągło, także to jest takie fajne. I tutaj dochodzimy do tego, powiedzmy takiego słowa, renoma. No właśnie, i jak silną reklamą jest ta renoma? Czy właśnie wyrabiając sobie markę, wyrabiając sobie nazwisko, czy rzeczywiście to wystarczy? Bo tutaj wspomniała Pani o lekarzu, w tym przypadku wystarczyło. A jak z Pani punktu widzenia jest? Czy tutaj naprawdę nie trzeba wychodzić już nigdzie dalej, jeżeli gdzieś ugruntuje się tak mocno swoją pozycję? Myślę, że dzisiaj, żeby w ogóle zacząć, chyba jednak trzeba gdzieś w przestrzeni tej medialnej zaistnieć, żeby pacjent w ogóle wiedział, że otworzyliśmy gabinet, tak? Mhm. Więc to gdzieś pewnie musi tak się zadziać. Natomiast jak ja zaczynałam, w ogóle byłam strasznie naiwna i mam przyjaciółkę, która jak otworzyłam gabinet, mówi do mnie: a ty masz na dokładanie do interesu przez pół roku? Ja tak się pamiętam, zapytałam, ale dlaczego? No wiesz, co ty myślałaś, że tak po prostu otworzysz drzwi i ludzie będą codziennie przychodzić? I wtedy rzeczywiście to było takie pierwsze tąpnięcie gdzieś. Ja sobie zdałam sprawę, wow, no tak, przecież nikt mnie nie zna, nikt nie wie, kim ja jestem, co ja robię i ileś czasu minie. I rzeczywiście tak było, że pierwszy rok, bardzo pomalutku to wszystko się, ale jeden pacjent drugiemu pacjentowi gdzieś tam i tą pocztą pantoflową to się rozniosło. I pierwszych 10 lat to chyba tak istnieliśmy zupełnie na zasadzie, że koleżanka, koleżance, siostra, kuzynka, ciocia gdzieś tam i to po prostu siłą rozpędu szło. Tak samo mieliśmy w Anglii jakiegoś zadowolonego pacjenta, gdzie napisał coś na którymś z forów i po prostu nagle ci pacjenci zaczęli przyjeżdżać na przykład na ginekomastię do nas, tak? Z czego jesteśmy dość znani i rzeczywiście tych pacjentów jest sporo. Ale dzisiaj media robią jednak swoje i coraz więcej. Ja to obserwuję w przeciągu ostatnich, zwłaszcza chyba 2-3 lat, jak zmienia się ten profil pacjentów. W dalszym ciągu duża większość to pacjenci z polecenia, ale już coraz więcej osób jest takich, które wynajdują nas w internecie. I na przykład tu ukłon w kierunku panów, bardzo wielu mężów znajduje nas właśnie przez Instagram, przez stronę internetową, przez Facebooka, robią research i mówią żonie: okej, tu możesz pójść i zrobić sobie implanty. Także jest fajnie, bo się takie właśnie rzeczy zdarzają. Czyli jednak media społecznościowe i jakby ten świat medialny robi swoje. Powiedzieliśmy o panach i teraz myślę, że trzeba to trochę podkreślić, że medycyna estetyczna nie jest tylko dla pań. Tu był akurat przykład panów, którzy wyszukują dla swoich partnerek zabiegi, ale panowie również są tutaj stałymi klientami. Dokładnie i coraz częściej. Mamy ofertę skierowaną dla mężczyzn, właśnie jeżeli chodzi o chirurgię, to chociażby pozbywanie się tej ginekomastii, czy odsysanie tłuszczu, czy powieki górne, dolne, mój ulubiony zabieg. Także jeżeli chodzi o chirurgię. Natomiast z medycyny tej estetycznej pod tytułem wypełniacze i botulina coraz więcej panów korzysta. Świat idzie do przodu i nikt nie stoi w miejscu, więc i mężczyźni, patrząc na to, jak żony przez lata dbały o siebie, zaczynają coraz bardziej dbać również o to, żeby dobrze wyglądać. A jest też taka duża grupa panów, którzy na przykład decydują się na założenie drugiej rodziny gdzieś tam po 40 czy koło 50 i rodzi im się na przykład małe dziecko i chcą dobrze wyglądać, odbierając dziecko z przedszkola i przychodzą tutaj i mówią: o, tutaj mi brakuje troszkę wypełniacza, tu potrzebuję, żeby się zmarszczki nie robiły, no bo chodzę po swoją pociechę do przedszkola i chciałbym wyglądać lepiej. Także... Czy panowie są takim samym klientem jak panie? Czy przychodzą z takim samym podejściem, z taką samą śmiałością? Czy jednak troszkę więcej mają rezerwy? Z mojego doświadczenia dzielą się na dwie grupy. Macho i tacy naprawdę, którzy są mega odważni i nic ich nie rusza, także nawet mięsień im nie drgnie w trakcie zabiegu i znoszą to z pełną godnością. No i tacy, których trzeba trzymać za rękę, bo są dość rozhisteryzowani. Kobiety znoszą to zdecydowanie bardziej, bo wychodzą z założenia: chyba cierpiało, coś chciało. Panowie jednak
często nie wiedzą, na co się do końca decydują i boją się igły, boją się gdzieś tam bólu, także bywa to różnie. Ale coraz częściej, coraz śmielej przychodzą. Medycyna estetyczna często kojarzy się głównie z takimi zabiegami jak powiększenie ust, powiększenie piersi, pozbywanie się zmarszczek, ale trzeba też powiedzieć, że to nie tylko takie zabiegi, dlatego że jest duża czy szeroka gama zabiegów, które nie tylko ratują życie, ale też wpływają na jakość tego życia, zupełnie je odmieniają. I teraz o jakich tutaj też zabiegach mówimy, które też zaliczają się właśnie do medycyny tej estetycznej? No możemy na przykład zrobić chociażby otoplastykę, czyli plastykę odstających małżowin usznych, chociażby u dzieci, które są przez inne dzieci wyśmiewane. I jest to dosyć częsty zabieg, także rodzice po w zasadzie gdzieś tam 6., 8. roku życia jak najbardziej mogą przyjść z takim dzieckiem i możemy te uszy zoperować tak, żeby wyglądały fajnie, normalnie i dziecko wtedy odzyskuje jednak rezon i swoje, że tak powiem, poczucie no, przynależności do całej reszty, już nikt z niego nie śmieje. Także chociażby taki zabieg. Zabiegi rekonstrukcyjne piersi, chociażby u kobiet po mastektomii. Też takie wykonujemy. W większości oczywiście w NFZ-cie, ja w szpitalu też pracuję i tym się tam zajmuję. No i jest to rzeczywiście zabieg bardzo często wykonywany i przynoszący tym kobietom no, niesamowitą jednak ulgę, jak się budzą na sali pooperacyjnej i jednak z czymś, co przypomina pierś, niż tylko i wyłącznie z dziurą po piersi. Także jak leżą na przykład dwie kobiety na sali obok siebie, jedna jest po rekonstrukcji, a druga nie, no to zdecydowanie jakby psychika tej po rekonstrukcji jest dużo, dużo lepsza. Są zabiegi chociażby, kiedy powieki opadają bardzo mocno i ograniczają pole widzenia. No i taki zabieg poprawia jakość życia. No, chociażby jazdę samochodem, to tylno-boczne pole widzenia zdecydowanie się poprawia po takim zabiegu i ułatwia nam no, codzienną egzystencję. Nie trzeba się odwracać za głęboko. Także no, mało tego, jest część ludzi po wypadkach, którzy wymagają na przykład odtworzenia jakichś ubytków tkankowych, tak? Mieliśmy taką pacjentkę po 14 chyba operacjach na twarzy, której zrobiliśmy wypełniacze. Akurat tutaj fajnie, bo firma się zachowała produkująca te wypełniacze w bardzo fajny sposób i zrobiliśmy ten zabieg na przykład pro bono i rzeczywiście efekty takiego zabiegu no, utrzymują się przez wiele lat, jeżeli użyjemy bardzo dobrego wypełniacza. No i to jest fajne, jak gdzieś spotykam tą panią na ulicy i sobie myślę, wow, no jednak mogliśmy zrobić coś fajnego, nie? Co na co dzień jakby ulepsza jej jakość życia. Możemy tkanką tłuszczową wypełniać jakieś ubytki tkankowe, więc przeszczepy tłuszczu w te miejsca trudne naprawdę polepszają. Są ludzie po właśnie różnego rodzaju jakichś okaleczających zabiegach typu nowotwór, nie wiem, jakieś wielkie naczyniaki, gdzie na twarzy naprawdę powstają duże ubytki i możemy wykonując nasze zabiegi no, poprawiać jakość codzienną życia takich pacjentów. Także są też zabiegi, które teraz powoli zaczyna się o nich mówić, dotyczące zmiany płci. No właśnie, i to jest takie trochę nadal tabu w naszym społeczeństwie. Nadal ludzie trochę nie wiem, czy wstydzą się o tym mówić, czy nie wiedzą, jak o tym mówić, ale te zabiegi też są wykonywane i zdaje się, że pani też takie zabiegi wykonuje. Jak najbardziej. Generalnie mówi się, że w społeczeństwie 1-2% ludzi no ma, urodziło się nie w swoim ciele. No i mamy do czynienia z taką grupą pacjentów. Oczywiście my jesteśmy jakby ostatnim etapem całego procesu tranzycji, tak? Zmiany na przykład z kobiety w mężczyznę. Więc najpierw oczywiście endokrynolog, psychiatra, psycholog, cała grupa wsparcia jakby pomaga tej osobie przejść tą całą tranzycję. No i do nas trafiają rzeczywiście na zabiegi mastektomii na przykład, czyli ktoś, kto był wcześniej kobietą, no musi w końcu gdzieś tam przejść ten zabieg pozbycia się gruczołów piersiowych. Mało tego, oczywiście współpracujemy z ginekologami, którzy wykonują też zabiegi usunięcia chociażby jajników i histerektomii. Rekonstrukcje jakby narządów płciowych zewnętrznych też są dostępne. Także i jest to grupa ludzi o dość, rzekłabym,
specjalnych wymaganiach, dlatego że ci ludzie są bardzo wrażliwi, bardzo wymagają takiego no, dużego zrozumienia i nie każdy lekarz, umówmy się, no, jest gotowy takie zabiegi zrobić, także jest wielu chirurgów, którzy na przykład nie robią tego typu zabiegów z różnych przyczyn. No, przecież nie można nikogo zmusić do tego, żeby zrobił coś, co nie zgadza się z jego sumieniem. Tutaj dotykamy klauzuli sumienia, ale jakby no, inaczej. Jednym przychodzą pewne rzeczy łatwiej, innym trudniej. Zdecydowanie nawiązanie takiego kontaktu z pacjentem w tranzycji. No, niektórzy mają dar do tego, żeby z nim porozmawiać i jakby no, zagrać na tej samej fali. Jakby, czyli pacjent musi czuć tą jakby nić porozumienia z lekarzem, bo nie ma nic chyba gorszego, jak poddać się w ogóle zabiegowi jakiemukolwiek u lekarza, do którego nie mamy zaufania. I tutaj właśnie jest coś, co chyba jest takim podstawowym kryterium jakby nawiązania współpracy. Więc jak ja widzę na przykład w drugą stronę, tak, że ja się nie dogadam z pacjentem, to ja też nie podejmuję się zabiegów. Ja znajdę jakieś przyczyny, dla których powiem pacjentowi, że no, uważam, że się nie dogadamy w sensie takim, że po prostu ja nie spełnię pańskich czy pani oczekiwań. I radzę poszukać innego lekarza, tak? Dlatego w medycynie no nic na siłę. Wszystko musi gdzieś się odbywać w takich no, ramach tego, że gdzieś no, czujemy, że robimy okej, okay, wszystko jest dobrze i że gdzieś ten pacjent będzie usatysfakcjonowany na koniec tego procesu terapeutycznego, którego się u nas podejmuje. Wspomniała pani też, że pacjenci w tranzycji są wrażliwsi. Są. No właśnie, tutaj trzeba troszkę pewnie z innym podejściem dotrzeć do takiego pacjenta. I teraz, jak wygląda ta współpraca? No bo w momencie, kiedy na przykład przychodzimy na powiększanie piersi, wiadomo, jest konsultacja, jest dobieranie odpowiednich modeli piersi, są rozmowy z pacjentką. A jak to tutaj wygląda? Bo wydaje się, że to jest cała seria dość złożonych zabiegów. Tak, oczywiście to jest no, proces dosyć długi, dlatego że on się zaczyna najpierw gdzieś w głowie u tego pacjenta od podjęcia decyzji o tym, że jednak no, żyje nie w swoim ciele, no i musi z kimś o tym porozmawiać, więc najpierw przechodzi tą całą procedurę jakby przygotowania psychologiczno-psychiatrycznego, żeby zweryfikować, czy to nie jest z kolei jakieś inne zaburzenie, więc to jest jakby początek drogi. No później dołącza do tego endokrynolog, czyli lekarz, który ustawi profil hormonalny tego pacjenta i odpowiednie leczenie wdroży, które ten pacjent no, przez ileś czasem lat, zanim trafi do nas, już jakby przechodzi. Kolejną rzeczą jest jakby cała formalna sprawa, czyli taki pacjent musi trafić też do sądu, złożyć wniosek, przechodzi szereg no, jakby procesów do tego, żeby zmienić swoje dane osobowe, tak? Czyli nowy PESEL zostaje nadany, imię zmienia często, więc no, a my jesteśmy jakby ostatnim elementem tej układanki. Dokładnie. I pacjent do nas jak już trafia, to trafia po prostu przygotowany, więc i pacjenci między sobą też mają jakieś fora, na których rozmawiają, wiedzą, naprawdę ci pacjenci przychodzą bardzo poinformowani i wiedzą, że w danym ośrodku na przykład to dobrze robię zabieg taki, tak? A w tym ośrodku lepiej na przykład dołem się zajmują, tak? Czy, więc no każdy znajdzie tego lekarza dla siebie, który spełni jego oczekiwania, także ten proces jest dość długotrwały. A jakbyśmy porównali rynki medycyny estetycznej w Polsce i na przykład w Anglii albo Turcji? Czy to jest tak, że nasz rynek jest bardziej lub mniej rozwinięty, że tam na przykład nieco bardziej otwarcie podchodzi się do różnych zabiegów? Tutaj no, nawet niekoniecznie już trzymając się tej zmiany płci, ale też może do innych zabiegów. Turcja słynie z tego, że ludzie masowo tam niekiedy wyjeżdżają. Anglia wydaje się nieco bardziej poważnym rynkiem. Pani również pracowała zresztą w Wielkiej Brytanii, więc
Więc jakby tutaj zestawić ze sobą te miejsca? To trochę są dwa światy. Z jednej strony Anglia no jednak jest krajem zachodnim, który jakby zdobycze medycyny łapał szybciej niż my. Więc no tam się zdecydowanie łatwiej pracuje, no ale oczywiście jadąc tam na jakiś zabieg, no musimy znać język, tak? I to jest w ogóle podstawa jakby gdziekolwiek byśmy nie chcieli pojechać, czy do Turcji, czy do Anglii, czy do Tajlandii. No jednak znajomość języka jest tutaj absolutnie kluczową sprawą, no bo nie wiemy, co ten lekarz nam zrobi, więc to jakby... Natomiast wracając do Turcji. W Turcji z kolei mamy dwa światy, bo mamy niesamowitych, bardzo dobrych chirurgów, którzy tworzą trendy światowej chirurgii, na przykład plastycznej, estetycznej. Taki Nazim Cerkes, który jest przewodniczącym Światowego Towarzystwa zajmującego się chirurgią nosa, właśnie pochodzi z Turcji, tak? I w jego klinice no, zabiegi są wykonywane na najwyższym światowym poziomie. No ale za rogiem w Turcji znajdziemy z kolei gabinety, w których no, standardy no, nie są światowe, więc trzeba uważać na to, gdzie się jedzie, po co się jedzie i pamiętać o tym, że jednak okej, możemy sobie na przykład pojechać i przeszczepić włosy, co nie jest jakimś bardzo wymagającym technicznie zabiegiem i który powiedzmy nie robi dużej szkody. Natomiast jak już jedziemy... Nie wiem, że znowu będziemy łysi. No, chociażby, jak coś źle pójdzie. Natomiast no, taka plastyka brzucha, dajmy na to, która jest bardzo rozległym zabiegiem, wymagającym jednak wielu dni pobytu, wiążącym się z bardzo dużą ilością możliwych powikłań, no tu chyba bym się 3 razy zastanowiła, zanim bym pojechała do innego kraju wykonywać sobie taki zabieg, dlatego że no, a jak coś się stanie? No i zostajemy wtedy trochę sami z tym wszystkim. Dlatego ja powiem tak, za tą, z jednej strony jakby sama biorę udział trochę w tej jakby takim, no jak to nazwać po polsku, medycynie turystycznej. Turystyka medyczna. Mhm. No dokładnie. Więc jakby sama jestem trochę beneficjentem tego, bo rzeczywiście na ginekomastii ci pacjenci do nas przyjeżdżają z całego świata. Mieliśmy pacjentów z prawie, no nie wiem, ale z bardzo wielu krajów, z Anglii głównie, do tego stopnia, że lekarze z Anglii przyjeżdżają się do nas operować. Więc to jest fajne, bo to gdzieś, no wiadomo, każdemu lekarzowi robi olbrzymą przyjemność, jak inni lekarze się u niego operują i to jest taki, no chyba taka wisienka na torcie, jakiej można, no, jaką można dostać. Natomiast w dalszym ciągu myślę sobie, że no, my już spełniamy te standardy jakby europejskie, światowe, jeżeli chodzi o medycynę, no ale nie w każdym kraju tak się dzieje, więc trzeba dobrze naprawdę wykonać pracę domową pod tytułem wiedzieć do kogo i po co się jedzie i no jak bezpiecznie tam jest, czyli te wszystkie certyfikaty, które my mamy, szkolenia, wykształcenie, no to naprawdę ma olbrzymie znaczenie. Czyli polski rynek medycyny estetycznej jest na dobrym poziomie, tak. Nie odstajemy. Nie, naprawdę jesteśmy na dobrym poziomie. Nasi lekarze jeżdżą, kształcą się w najlepszych ośrodkach, także spotykamy się bardzo często na takich wyjazdach i wymieniamy własne doświadczenia z kolegami z całego świata, więc jest to naprawdę, nie mamy się czego wstydzić. Nie mamy się czego wstydzić, ale mimo wszystko właśnie ludzie ruszają w tą turystykę medyczną i jeżdżą po całym świecie. Zaglądając na fora znalazłam takie określenie mommy makeover, czyli te słynne, niesłynne zabiegi, gdzie panie poddają całe swoje ciało operacjom. I teraz, czy jest to bezpieczne? Niezależnie od tego, czy zrobilibyśmy to w Turcji, Tajlandii, Australii czy Stanach. Czy powiem tak, ja się do końca nie zgadzam z takim łączeniem dużych zabiegów ze względu na potencjalne powikłania, które mogą się zdarzyć. Są to zabiegi jednak wymagające wielogodzinnych operacji. Znaczy te operacje trwają po prostu po wiele godzin. I dajmy na to, jeżeli połączymy dwie procedury, które trwają 3 godziny, to ten pacjent na stole leży 6 godzin w znieczuleniu. No to jednak statystyki mówią same za siebie, więc możliwość powikłań jest dużo większa. A umówmy się, to nie są zabiegi ratujące życie. Więc rozsądnie jednak rozłożyć jest te zabiegi na 2 lub 3, czasem 4 razy, ale zrobić to bezpiecznie, niż zaszaleć, zrobić to raz,
No i może się to skończyć różnie, więc jakby tu przestrzegałabym przed tymi cudownymi zabiegami, bo okej, naprawdę doskonali chirurdzy je wykonują, tak? I czasem naprawdę efekty no, są przychodzące najśmielsze oczekiwania. Natomiast no, bezpieczeństwo przede wszystkim. Bo musimy też może trochę wyjaśnić, że panie często operują na raz piersi, brzuch. Nie wiem, co czasem można jeszcze zrobić. Znaczy piersi, brzuch, pupę, jakieś czasem ramiona, czasem twarz, czasem... No naprawdę, łączenie dużych zabiegów, połączenie na przykład z odsysaniem jeszcze, tak? No jest to jednak... Ja wiem, że fajnie jak się operuje jednego pacjenta od rana do wieczora, ale z jednej strony, ale z drugiej strony... No. A co się dzieje z ciałem, z organizmem, kiedy jesteśmy w takiej głębokiej sedacji i jakby no, czekamy sobie na tym stole, żeby się wybudzić? No przede wszystkim się nie ruszamy, tak? Więc jeżeli się nie ruszamy, no to... Przez 12 godzin. Nie, to też w ogóle jakiś jest absolutny kosmos, więc... Natomiast no, proszę pamiętać, że pompa mięśniowa nie działa, więc ta krew, którą na przykład w nogach jednak ta pompa mięśniowa rusza, no może doprowadzić do zakrzepicy, tak? Zakrzepica do zatorowości płucnej. Stąd już droga naprawdę niedługa do tego, żeby no, zjawić się po drugiej stronie. Więc... Poleżeć sobie dłużej. Także nie wiem, no ja należę do tych strachliwych chyba jednak lekarzy, którzy bezpieczeństwo gdzieś tam przekładają nad wszystko inne i wiecie, nawet przy bardzo dobrze wykonanym zabiegu powikłania mają prawo zawsze się zdarzyć. I tutaj ani najlepszy sprzęt, ani najlepsze leki nie są w stanie czasem pomóc. Więc no, mamy pecha wtedy, jak nie wiem co, jak się coś stanie. No ale no, to jest tylko życie i gdzieś pacjent musi pamiętać o tym, że podpisuje świadomą zgodę na zabieg operacyjny. I po takim zabiegu no, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Także czytajmy te zgody, które pacjenci podpisują, tak, jako pacjenci. Nie podpisujmy niczego tak po prostu, bez czytania. To są ważne informacje, które pacjent musi gdzieś mieć, żeby móc tą świadomą zgodę podjąć, bo koniec końców to spada wszystko na pacjenta. Technologia też upraszcza przeprowadzanie wiele zabiegów. Trochę też, tak powiedzmy, zachęca do korzystania z nich. Czy jeżdżąc tutaj właśnie na różnego rodzaju szkolenia, sympozja, wystąpienia, wiem, że niedawno była pani w Portugalii, czy tutaj ten postęp technologiczny rzeczywiście jest już tak daleko posunięty, że wkrótce te zabiegi no, nie będą trwały po powiedzmy 3 godziny, tylko na przykład będą trwały 1,5 godziny, czy może już to się dzieje? Wiem, że niedawno tutaj na przykład nowe implanty się pojawiły. Tak. Używamy implantów rzeczywiście zupełnie jakby innych niż te, które były dotychczas stosowane. No i technologia jakby ich produkcji pozwala zupełnie inaczej je wkładać. Więc już firma, z którą współpracujemy, ma 2-letnie badania, które niedługo jakby pozwolą na to, żebyśmy my też mogli implanty wstrzykiwać za pomocą specjalnego urządzenia, czyli nie będzie już znieczulenia takiego pełnego, jak do tej pory było wymagane, czyli pacjent, że musi spać, tak? Anestezjolog musi przyjść. No, zabiegi robione w znieczuleniu miejscowym. Zabieg trwa niedługo. Właśnie podawane będą implanty, one są tak plastyczne, że będzie możliwość włożenia ich przez te specjalne urządzenie i pacjent idzie do domu w zasadzie po godzinie i funkcjonuje w zasadzie normalnie. Czyli przychodzimy sobie po nowe piersi, siadamy na fotelu, dostajemy znieczulenie, zastrzyk i wychodzimy z dużym, pięknym biustem. Może nie takim dużym, bo to będą akurat implanty, które powiększą nam biust, powiedzmy o rozmiar lub dwa, ze względu jakby na technologię. Takie będą możliwe do zrobienia z tego małego rzeczywiście nacięcia. Natomiast no... Jest bardzo duża rzesza pacjentów, które nie chcą mieć powiększonych piersi, w sensie bardzo dużych, tylko chcą mieć zarysowany, ładny kształt, które używają push-upów tak zwanych i to wystarczy im, tak? Więc ten zabieg będzie skierowany do takich pacjentek, które nie chcą dużych piersi, a które chcą mieć ładne, lekko zaznaczone piersi. Czy tylko implanty, czy może jeszcze
coś jest tutaj takiego nowocześnie, unowocześnionego, co pozwoli właśnie na przeprowadzanie sprawniej, bezpieczniej i szybciej zabiegów. Ale oczywiście, no jakby cały czas firmy produkują, no, wrócę tutaj do implantów dalej, mamy specjalne rękawy, za pomocą których już w tej chwili z dosyć niewielkiego cięcia możemy jakby podać ten implant przez ten taki rękaw, co wygląda trochę jak taki bita rękaw śmietana. Dokładnie używany w cukiernictwie. No i tutaj także jakby postęp jest. Są oczywiście zabiegi wykonywane technikami laparoskopowymi, tak, które usprawniają i zmniejszają jakby rozległość cięcia, które musimy wykonać. Także są kleje tkankowe, które przyspieszają jakby gojenie i nie trzeba już tak zszywać. Dużo zszywać, wystarczy rzeczywiście klej podać i tkanki no pięknie jedna do drugiej się przyklejają, także... Kropelką w domu. Nie próbujmy tego sami w domu. W każdym razie, no tak, oczywiście no medycyna cały czas idzie do przodu, więc i nitki, które stosujemy, się zmieniają, tak? Już w tej chwili na przykład nie trzeba niektórych nici jakby wiązać, tak jak do tej pory to robiliśmy, tylko są nici, które same, ich kształt pozwala po prostu na to, że przechodząc tą jakby nitką w jedną stronę, ona rozkłada te swoje jakby haczyki, które powodują, że tkanki same się po prostu trzymają. Także no, no w każdej dziedzinie, którą się tutaj zajmujemy, technologia zmienia się z dnia na dzień. Gdzieś no, dlatego trzeba jeździć i się uczyć, żeby jakby za tym wszystkim nadążać. I tutaj nie sposób powiedzieć też o sztucznej inteligencji, która wkrada się niemal do każdej dziedziny. Czy też sztuczna inteligencja też jest widoczna w medycynie? Czy stanowi jakieś zagrożenie może dla lekarzy? Pewnie tu się ludzie podzielą na dwie kategorie. Tych, którzy się z tym zgodzą i tych, którzy się z tym nie zgodzą. I dalej będę uważać jednak, że sztuczna inteligencja na pewno w wielu rzeczach nam pomoże, ale koniec końców lekarz, jego doświadczenie, nie wiem, poczucie estetyki, jakiś... proporcji, wszystkiego, co gdzieś trzeba jednak mieć w tej głowie, żeby podjąć taką, a nie inną decyzję, bo przecież technik operacyjnych jest bardzo dużo i pacjentów i nie ma doskonałej operacji dla wszystkich, więc jakby koniec końców to doświadczenie lekarza plus ta nasza wyobraźnia w połączeniu z poczuciem piękna i wszystkim, co możemy gdzieś tam co przeżyliśmy i z gojeniem da taki, a nie inny efekt, więc chyba nie jest tak, że nam sztuczna inteligencja zagrozi. A roboty? Dlatego, że przecież lekarze coraz częściej korzystają też z różnych tutaj urządzeń, które no, usprawniają wiele operacji. Zdecydowanie. I ja mam przyjemność pracować w szpitalu z kolegą, który jest najlepszym robociarzem w Polsce. W sensie pracuje na robocie Da Vinci i wykonuje bardzo dużo tych operacji robotycznych i jakby no ten przeskok technologiczny od laparoskopii do robota jest po prostu niesamowity. Jak widzimy efekty jego operacji, no to szapoba i rzeczywiście i coraz więcej ginekologów, urologów, tak, chirurgów korzysta z tego typu jakby możliwości. Ale radiologia zabiegowa chociażby, tak, czy kardiologia, no w tych dziedzinach bardzo dużo się zmienia i ciągle do przodu. Gastroenterologia nowoczesna, tak, tu w Szczecinie przecież mamy świetnych specjalistów, Odeusa chociażby, tak, więc gdzieś naprawdę medycyna idzie ciągle do przodu i trzeba po prostu za tą technologią nadążać, żeby no, iść razem z postępem. Ale to i tak chyba jest, musimy powiedzieć o tym, że maszyny i tak prowadzą lekarze. To nie jest oczywiście, tak, że, to no nie właśnie, jest, nie. Że tutaj podstawiamy pacjenta pod robotę, wciskamy przyciski, bawmy się. No więc właśnie to tak jest, że jednak lekarz jakby wykorzystuje tą cudowną maszynę, ale jednak lekarz prowadzi ją i wykonuje te
zręczne małpie ruchy, żeby przeprowadzić pacjenta szczęśliwie przez zabieg. Czyli mimo wszystko lekarze mogą być spokojni, ani sztuczna inteligencja, ani maszyny ich nie wypędzą z rynku. Także tutaj rozumiem, że technologia po prostu sprzyja. I oczywiście. To nie jest tak, że to jest konkurencja. Nie, absolutnie. To jest synergia jakby połączenia tych właśnie naszych umiejętności z możliwościami technologicznymi, także tu jestem bezpieczna o to, że szanownych lekarzy, których kształcimy, będą mieli zawsze dużo pracy. To już na zakończenie, pani doktor. Gdyby nie była pani lekarzem, gdyby nie zdecydowała się pani obrać tego medycznego kierunku, to kim chciałaby pani być, kim mogłaby pani być? Wiem, że tutaj ma pani też talent plastyczny. Czy może właśnie w takim artystycznym kierunku gdzieś? Zdecydowanie. Gdybym nie była chirurgiem, na pewno byłabym albo malarzem, albo dekoratorem wnętrz, bo są to rzeczy, które mi sprawiają olbrzymią przyjemność. Moja córka w tej chwili się wybiera średnia właśnie na malarstwo, gdzieś odziedziczyła te zdolności po moim tacie myślę, że będzie się spełniać w tym kierunku. Przyjaźnimy się z malarzami i jeździmy czasem na plenery z nimi. Daje nam jakby obecność sztuki w życiu, powoduje, że czujemy się lepiej. Myślę, że nasi pacjenci doceniają to, bo w gabinecie mamy dużo obrazów, między innymi Andrzeja Fokta, Kasi Szydłowskiej, Waldka Marszałka czy Halinki Nowickiej. Rzeczywiście kontakt ze sztuką, myślę, że podoba się pacjentom, powoduje, że czują się lepiej, a my na co dzień mamy radochę z tego, że otaczamy się pięknymi obrazami i powoduje to, że uśmiechamy się częściej. I tym pięknym akcentem pięknie dziękuję za rozmowę. Moim gościem była dr Katarzyna Ostrowska-Clark z gabinetu MediMel. Dziękujemy i do zobaczenia za tydzień. Dobrze. Nie lubię tego początku, zawsze boję się, że się pomylę. To się jeszcze raz nagra. 60. podejście. Pacjenta szczęśliwie przez zabieg. Czyli mimo wszystko pokazujesz mi godzinę? Chowamy ludzi za drzwiami dzisiaj.